30 lat po śmierci Jana Wycliffe'a Sobór w Konstancji w Niemczech uznał go za heretyka. Dekret nakazywał wykopać jego szczątki i spalić je na proch. Biskup miasta Lincoln, dawny przyjaciel Wycliffe'a, ociągał się z wykonaniem dekretu 5 lat. Kiedy się przeniósł, jego następca też zwlekał 8 lat, aż w końcu spełnił nakaz. Wyjął szczątki i je spalił. Popioły z kości Wycliffe'a wrzucono do rzeki Swift. Nawet nie wyobrażano sobie przyszłego znaczenia i symboliki tego makabrycznego aktu. Rzeka Swift wpływa do rzeki Avon, ta do kanału bristolskiego, a ten z kolei do Oceanu Atlantyckiego. Symbolicznie zatem akt ten miał następstwa o wymiarze globalnym. Jana Wycliffe'a określa się mianem Jutrzenki Reformacji, bo zapoczątkował łańcuch wydarzeń, których raz wprawionych w ruch nie dało się zatrzymać. Jan Wycliffe ofiarował chrześcijańskiemu światu być może największy z darów – Biblię. Światło raz podane zaczęło jaśnieć, rozpraszając ciemności. Dzieło Jana Wycliffe'a to kluczowy element naszej chrześcijańskiej spuścizny, gdyż nasza wiara obraca się wokół Biblii. Nigdy nie lekceważ zasięgu dzieła, które wykonujesz. Jan Wycliffe został powołany tu do Lutterworth, cichego, prowincjonalnego miasteczka, wtedy być może wsi. Jeśli ktoś z nas został dziś powołany tu do pracy, moglibyśmy sobie pomyśleć, że to nędzna mała mieścina. On jednak wiernie wykonywał dzieło, do którego powołał go Bóg i dał chrześcijańskiemu światu być może największy podarunek. Gdziekolwiek się znajdujesz, wykorzystuj dane ci przez Boga dary i talenty, bo nigdy nie wiesz, jak daleko może sięgnąć twój wpływ.